Amen. Czas biegnie bardzo szybko, a my podążamy naszą lekturą Ewangelii Świętego Marka. Mamy już początek rozdziału drugiego, wersety 1-12. Syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. I wszyscy zdumieli się. Znowu święty Marek mówi o zdumieniu. Wczoraj rozważaliśmy fragment o trędowatym. Dzisiaj o grzeszniku. Trędowaty przyszedł sam do Jezusa. Grzesznik został przyniesiony. Jezus po raz kolejny pokazuje, że ma władzę. Ten dzisiejszy fragment to jeden z pięciu fragmentów mówiących o dyskusji, o kontrowersji między faryzeuszami a Jezusem w sprawie przestrzegania prawa. Już wczoraj widzieliśmy. Trędowatemu prawo zakazywało przyjść do Jezusa. Ewangelia zachęcała go, by przyszedł do Jezusa. Prawo czy Ewangelia ma kierować moim życiem? Jezus głosi słowo, ale równocześnie widzimy, że to słowo ma moc i Jezus działa w mocy. Dzisiaj odpuszcza grzechy i uzdrawia paralityka. Ewangelia świętego Marka mówi nam o czterech osobach, które paralityka przyniosło do Jezusa. Tylko u Marka jest wzmianka, że ich było czterech. Dlaczego? Cztery to może cztery żywioły, cztery pierwiastki, elementy, woda, powietrze, ziemia, ogień, które w starożytności były takimi ważnymi odnośnikami dla człowieka. Może cztery strony świata. Jezusowi ciągle towarzyszą czterej uczniowie pierwsi. Piotr, Andrzej, Jakub i Jan. Ojcowie Kościoła podpowiadają, że cztery to cztery Ewangelie, które prowadzą człowieka do Jezusa i pozwalają doświadczyć nowego życia. Marek mówi o wierze. Nie o wierze paralityka. On jeszcze nie ma wiary. Ale o wierze czterech, którzy paralityka w sposób bardzo odpowiedzialny przynieśli do Jezusa. Zdumienie, zachwyt. Wręcz to określenie markowe mówi, aż wychodzili z siebie i wielbili Boga. My także jesteśmy, czytając i rozważając Słowo Boże, Ewangelii świętego Marka, zaproszeni, byśmy wzbudzili w sobie ten zachwyt, świeżość Ewangelii i by ta lektura i ta modlitwa prowadziła nas do wielbienia Boga. Amen.